pick-up na drift. Już jednego kiedyś robiłem, Chevrolet Silverado, ale on był typowo pod drift zrobiony, nie? Więc zobaczymy, zobaczymy. Tylko kurczę, gdzie my będziemy driftować w taką pogodę? No nic, coś tam wymyślę. Pick-upa jakiegoś. O Jezu, ile mam tych Fordów. O, zobacz. Tego zrobimy. To będzie fajny driftowóz. F100. GMC dawaj, ogórka. Lamborghini na offroad. Mamy Lamborghini offroadowe, bardzo fajne. Zobacz tutaj, jakiego małego orzecha mamy pod maską. Od razu widać, że to nie elektryk. Dobrze. Tu możemy z tyłu pakę ściągnąć. Nie tuningowałem go jeszcze, więc nie wiem, co to z nim będzie, ale myślę, że ten samochód da się ciekawie zrobić. O. I zaraz zobaczymy, co tam będzie. Idealnie, nie Pączek? Tak jest. Więc robimy. Muzyka adekwatna. A już myślałem, że będzie można tą... jak to, te drzwi z tyłu ściągnąć całkowicie. I progi. Wow! Okej. Okay. jak zainstalujemy to koło, to samochód będzie miał mniejszy opór aerodynamiczny. Doskonale! Zostaw oryginalny silnik, tam było dolnozaworowe V8. Zobaczymy, jak na tym silniku będzie się spisywał samochód, no bo musi trochę mocy mieć. W razie czego, o kurde, możemy tu V12 nawet włożyć. Więc może być ciekawie. Napęd co? Ta ciężarówka ma napęd na tył standardowo, nie będziemy musieli tu nic grzebać. Ale za to pogrzebiemy z mocą i zdecydowanie będzie trzeba tutaj porobić jakieś modyfikacje. Najpierw zobaczymy, co się stanie, jak poinstalujemy wszystkie rzeczy, a dopiero później będziemy bawić się z przyczepnością. El Camino byłby lepszy. El Camino tak, ale wiesz, kurde, mi chodzi o coś takiego bardziej terenowego. Ja wiem, że ta półciężarówka, to jest półciężarówka? No dobra, pick-up po prostu. To nie jest taka terenówka bardzo, nie? Bardziej szosówka. Ale chodziło mi o coś takiego wyższego. El Camino w sumie jest na tej samej wysokości, co ten. Ale El Camino chyba jest takie... No, już takie bardziej driftowe, bym powiedział. Tam, porobimy tego, on będzie też fajny. Trochę krótki jest, może jakoś będzie lato, zobaczymy. Doskonale. Instalujemy. I tak, 1200 kg wagi i niecałe 300 kW mocy. To będzie wyzwanie tym driftować. Naprawdę trudno może być, ale zobaczymy. Z tyłu są opony, może powinienem dać właśnie fabryczne, żeby palił kapcia. Zobaczymy, co się tam będzie z nim działo. No i co, jedziemy chyba. Później jak może porobimy z innym silnikiem, to jeszcze... no ale kozacko wygląda. W zimie myślę, że podliftujemy. Ty leci, kurde. O, cyk, i będzie porobiony. Ty, ale fajnie brzmi. Ło. Nie no, coś tam się dzieje z tym autem, nie jest źle. Ale w sumie na mokrej takiej nawierzchni to chyba każde auto driftuje, nie? Nie no, powiem wam, że zaskoczony jestem, całkiem fajnie. Tutaj z tyłu mamy koło zapasowe, widzicie? To jest koło zapasowe chyba. Pod paką wystaje. Ej, co jest z tym autem? Czy ja dobrze widzę? Tu chyba... Oh shit! Zobaczcie, tarcze hamulcowe tu wystają. O nie! Powinniśmy tu dystansę wtegować, bo... Zobaczcie, wentylowane tarcze hamulcowe wystają. What the fuck? Ej, ciekawe, czy się obracają. Musimy, nie wiem, ja nie dam rady tam zerknąć, ale czy one się obracają? Te tarcze ciemne są, ciężko powiedzieć. Musiałby mnie ktoś tutaj nagrać. Ty, ale ja mam pomysł, jak to naprawić. Z tyłu zróbmy, żeby dupa była wysoko. Dajmy dupę wysoko. Cip. I... Już nie będzie nam tam nic obcierać. Jakby skoczył. No i teraz to tak. Słabo to wygląda trochę. A tam słabo, dobry jest, jedziemy.
Na śniegu to my nie podriftujemy, ludzie. Weźmy sobie jakąś traskę i pojedźmy wyścig w lato, he? Weźmy, co to mi się tutaj... Powbijali mi do wyścigu, ja nie mam czasu, ja muszę teraz trenować samochód nowy. E39, ciągle E39 będziemy robić, no bez przesady. Ile razy można robić ten sam samochód? Dobra, chodźmy sobie na jakieś drifty. Ty, a właśnie, ja muszę coś sprawdzić. Sprawdźmy, czy na Fortune Island jest ten. Jest teraz śnieg, bo ja tam nie widziałem ani razu śniegu. Na koło go. Dobry jest. Ja myślę, że się nadaje do driftu. Idziemy na Fortune Island, tam też podriftujemy i potestujemy furę, nie? Pewnie, że tak. Jest śnieg, zobaczcie, ja myślałem, że tu cały czas pada deszcz. A ja tu nigdy śniegu nie widziałem na Fortune Island. Dzięki za donacik. E30 robiłem na 4 kółka, najmocniejsze części. A E30 na 4 kółka, to by było ciekawe w sumie. Ciekawe, czy by dała, nie no, dałaby radę tam odpowiedniego orzecha wsadzić pod maskę i leci. Ej, pod górkę ciężko będzie tym gościem, ale i tak zaskoczony jestem, że całkiem sprawnie sobie radzi na tym drifcie, wiecie? Powolutku, bo powolutku, ale tutaj przypominam, mamy bardzo mało mocy. Malutko. No ciekawe, jakby było na nieoblodzonej drodze. Myślicie, że... No nie no, chyba trudniej by było. Jedź! O! Ja wiem, czego ten samochód potrzebuje. I wy też pewnie wiecie, czego on potrzebuje. Tak. On potrzebuje napęd na 4 koła. Silnik V12. I potrzebuje driftować bardzo fajnie z napędem na 4 koła. Potrzebuje mieć jakieś 1500 koni mechanicznych. Coś w tym guście. Chyba, że... Dawaj V10 od Vipera. O! He? Wtedy będzie latać. Dwunastki? Nie. V12. Znaczy V12 byłaby spoko, gdybyśmy chcieli ten samochód robić na ten. Na prędkość, nie? Ale dziesiątka może być ciekawa do driftu. W sensie lepiej będzie brzmieć, myślę, nie? Niż V12. Tylko, że tutaj są dwie te V10, które się montuje opcjonalnie do samochodów. Jest V10 z Audi R8 albo z Gallardo czy Huracana. Nie wiem, czy Huracanie jest to samo co w R8. Albo jest właśnie z Vipera. W Viperze była chyba 7-litrowa V10, a w Audi jest chyba 5-litrowa, 5,2 litra V10 i one inaczej brzmią, ale tutaj myślę, że będzie raczej ta dziesiątka z Vipera, bo już tam widziałem, że 7 litrów jest. No ale my sobie tutaj zaraz zrobimy swój tuning, bo teraz chcieliśmy sprawdzić, na co stać ten standardowy silnik. Kurde, tu mamy 8,4 litra V10 i mamy 6,5 litra V12. Dobrze, to dajemy to 8 litrów, dajemy, a dajmy sobie to, zobaczymy jak będzie brzmieć. Napęd na 4 kapcie, cyk. Czemu przenoszę się na YouTube'a? Bo tak. Nie, no bo wiecie co, prawda jest taka, że chcę być też na innej platformie. Nie wiadomo jak to w niedługiej, niedalekiej przyszłości będzie na YouTubie. A jak będę miał taką alternatywę, że jestem na tej i na tej platformie, to no będę miał taki no, większy komfort też psychiczny. Poza tym nie będę was tam okłamywał czy coś. Będę z wami szczery, po prostu Facebook zaproponował mi bardzo fajne warunki współpracy i tyle. Nie ma tu żadnej niespodzianki. No i na Facebooku będzie mi pod tym względem lepiej, tak? Streamy będą na Facebooku, a na YouTubie będą normalnie filmy. Tak jak były do tej pory. A jak tam się to zmieni z tą ustawą, z tym artykułem 17 i tak dalej, no to zobaczymy sobie w niedalekiej przyszłości, myślę, nie? Jak to będzie się tam rozwijać. Jakby nie ma się co czarować.
Dobra, zrobiliśmy sobie ten tuning. Mam nadzieję, że teraz tarcze hamulcowe nie będą wystawać z paki. Zobaczmy. Dalej wystają, kurde, no dobra. I zobaczymy, mamy teraz V10, 8 litrów. Co to? To jest chyba ten Viperowy. To jest chyba ta dziesiątka Viperowa. Ale kurde. Nie opanujemy go. Nie widać dymu, więc nie ma takiego show, nie? Ale coś tam lata. Uop! Myślę, że tutaj trzeba lepsze opony włożyć. Nie no, coś tam lata. Tylko trzeba, dużo trzeba ręcznego używać jednak. Bo trudno go wprowadzić w ten taki ślizg, wiecie? No. Ale mocy tu nie brakuje zdecydowanie. Niby tylko 800 kW. Wystarcza. Tylko muszę do końca skręcać na przykład... Ciężko go tak kontrolować, on po prostu leci. Nie wiem, jakby było, gdyby właśnie nie było tego lodu. Myślę, że dużo trudniej by się nim driftowało. To będzie mój driftowy, lodowy żołnierz w takim razie. No i żem przesadził trochę. Zrobię jakiś zlot. No zobaczymy jeszcze. Dzisiaj bardziej bym chciał tak właśnie sobie... popścigać się i tak dalej. O, ale fajnie brzmi ze środka. Ty, zobacz jaki kokpit w ogóle. Gdzie tu klima się włącza? jak surowo. Mamy tam korbotronik. Zobaczcie, korbka jest. Mamy schowek na jedzenie. Tam jakieś chyba, jakieś gazety tam są. To takie pod schowkiem. Jezu, kurde, jak surowo, rustykalnie, ludzie kochani, ale brzmi spoko. Zobaczcie, tu nawet nie mamy alkantary na tym, na desce rozdzielczej, co jest? Ale nie elektryk chociaż, nie? Aż ten Mini Cooper, wszystko na niego muszę zgonić za ten drift. Tyle na ręcznym muszę tutaj wchodzić, że szok. Strasznie jest. No dobra, tutaj mamy coś po tej stronie. Ale brzmi świetnie, nie? Ze środka. Naprawdę. Posłuchajcie tego. Jak stara lodówka. Jezu, ciężko. Kusi mnie, żeby mu zrobić ten napęd na ten. Na tył jeszcze, z tym mocnym silnikiem. Mini Cooper. Cholerny. Dobra, zobaczymy jeszcze jego przyspieszenie. O kurde. Na standardowych tych zegarach ze środka. Zobaczymy, jak szybko budzik się zamknie. Bo tu mamy do 90 mil na godzinę. Ruszamy chyba z trójki, nie? No, to jest najlepsza kontrola trakcji. Nie no, zróbmy z jedynki. Niech trochę chłopak tutaj się wykaże, nie? Przy tym rozpalaniu.
Dobry jest. Budzik zamknięty do pierwszego znaku, kurde. Tutaj nie jedziemy, tam coś zalodzone było. No amen. Czy zrobię poradnik jak driftować dla początkujących? Stary, trzeba wpierdzielić pod maskę 1000 kunia. Nawet na tył silnik z przodu i lecisz. Nie ma filozofii. Skręcasz w prawo, driftujesz w lewo. Dodajesz gazu, hamujesz. Skręcasz w inną stronę, żeby w inny zakręt wejść, no i nie wiem, no jak to cię wytłumaczyć. No wiesz, to trzeba wyczuć po prostu. Mogłem na piątce pociągnąć to. Ej, fajnie brzmi, podoba mi się ze środka. Fajne autko. Tylko nie podobają mi się te wystające tarcze z... Ojej, jak mi się długo aparat ładuje. Forza wybuchła, ty! Zacięło mi się coś. Zaraz się chyba wyłączy. No i tyle. No ale co, coś tam lata. Tak. Nie no, nawet jakoś tam leci, tylko nie jest tak przyjemnie. A to co? Skąd to się tu pojawiło? What? Ty, ja tu sobie lecę bokiem, a tu nagle jakieś dziadostwo mi wyskakuje. Jakiś kurde kleszcz. No i następny. No i tak wygląda Ford F100. Przerobiony, z silnikiem V10, 8-litrowym, bardzo fajny dźwięk. Takim autem to by się pobujał, nie? O, Audi, kurde. Takim autem może się jeździć szybko. Rejestracji nie znajdzie. Właśnie, tu nie mamy rejestracji nawet, zobacz. Z tyłu mamy rejestrację, z przodu nie mamy. To możemy nim jeździć ile chcemy po mieście.